Program powstał przy współpracy z Muzeum Sztuki w Łodzi. Otwieramy w Muzeum Sztuki w Łodzi butik DML. Jest to w zasadzie wystawa sklep, wystawa do noszenia. Odwiedzający wystawy będą mogli przyjść, obejrzeć ubrania, także je przymierzyć. Nie będzie można ich kupić, co jest takim budowaniem pożądań, których nie można spełnić w zasadzie. Nie nazywałabym tych ubrań zaprojektowanymi, bo dosłownie my stosujemy tak zwaną metodę zrzynki. My czerpiemy z dzieł sztuki znajdujących się w kolekcji Muzeum Sztuki i po prostu praktycznie te dzieła przełożyliśmy na tkaniny i wydrukowaliśmy i uszyliśmy. Jako dla projektanta w sensie to było ciężkie doświadczenie, dlatego że musiałem zerwać z jakimś takim swoim autorskim podejściem do mody i musiałem się wtłoczyć właśnie w taki pseudokomercyjno-sieciówkowy sposób projektowania, gdzie zazwyczaj jestem tak jakby, neguję ten sposób i robię rzeczy bardziej, nie wiem, z recyklingu i tak dalej. Chcę podnieść temat taki, że osoby pilnujące wystaw mają odpowiedzialność finansową za dzieła, których pilnują. I czasami to jest troszeczkę tak, że taka pani, która tego pilnuje, no tam zarabia sobie swoją pensję, a jest odpowiedzialna za rzeczy, które kosztują jakieś ogromne pieniądze. I po prostu te panie tam, dlatego one tak chodzą za zwiedzającymi. No i chcieliśmy troszeczkę chaosu tu wprowadzić. Model Imanka został zaproszony przez Muzeum Sztuki jako element pierwszej odsłony naszego długofalowego projektu zatytułowanego Prototypy. Chodzi o to, że zadaliśmy sobie pytanie, w jaki jeszcze sposób można wykorzystać naszą kolekcję, oprócz pokazywania, udostępniania w internecie, badań ściśle naukowych. Postanowiliśmy zapraszać artystów do tego, żeby pokazywali nam również nieortodoksyjne sposoby wykorzystania czy też badania naszej kolekcji. Dom Modeli Manka jako przykład najbardziej energetycznego być może w tej chwili kolektywu łódzkiego postanowił perwersyjnie zadrwić z niektórych roszczeń artystów do poważności i rozwiązywania wielkich problemów życia codziennego i zaproponował showroom, w którym można obejrzeć ciuchy, które są, jak to artyści określają, zrzynką różnych mistrzów sztuki nowoczesnej i współczesnej. Liczymy się z tym, że podczas przymierzenia przez te dwa miesiące trwania wystawy te ubrania mogą się zniszczyć, ponieważ też są bardzo złej jakości, są bardzo źle, szybko uszyte. No ale tak zazwyczaj właśnie uszyte są ubrania z sieciówek, gdzie po jednym praniu one się po prostu rozpadają, a są uszyte z poliestrów okropnych, które mimo to, że rozpadną się i nie będą dobre do użytku, to i tak zatrują naszą planetę na wiele, wiele lat. Program powstał przy współpracy z Muzeum Sztuki w Łodzi.